Witajcie, dzisiaj jest 4 lipca. Zapraszam na relację z działki. Zaczynamy przy morwie czarnej. Jest to ciekawe drzewo owocowe o ciemnych owocach, podobnych do jeżyny, choć trochę mniejszych, i właśnie zaczyna dojrzewać. Taka ciekawostka w ogrodzie, którą warto mieć, chociaż owoce w smaku nie są jakieś nie wiadomo jakie, ale jest to dość rzadko spotykana roślina owocowa i jako ciekawostkę warto ją mieć na działce. Tak się na dzisiaj mają truskawki, które już zakończyły swoje pierwsze owocowanie, bardzo skromne, bo posadzone były w tym roku wiosną i zaczynają wypuszczać już rozłogi, z których będę je rozmnażał i sadził truskawki na nowym miejscu. To znaczy te tutaj zostaną, te starsze, ale te, które się ukorzenią z rozłogów, będę sadził w nowym miejscu. A tak wygląda tunel. Pomidory coraz większe, owoce już niedługo, a może jakieś pierwsze zbiory będą. Tutaj są melony, które prowadzę po sznurkach i również po sznurku prowadzony arbuz. Papryka z zawiązanymi owocami. To są papryki ostre. Tutaj tak samo, a tutaj już papryki słodkie. I ciekawa wielkoowocowa poziomka, którą mogliście zobaczyć ostatnio na jednym filmiku. Zasiała się zupełnie przypadkowo i wydaje bardzo duże owoce. Tak wyglądają eksperymentalne pomidory, uprawiane w sposób płaski. Nie zamierzam ich ani podwiązywać, ani przycinać. Jedynie jeśli będzie trzeba, jeśli będzie taka konieczność, to opryskam w razie jakichś chorób. Szczególnie chodzi mi tu o zarazę ziemniaka, ale testuję w tym roku uprawę taką prostą, bez robienia palików, bez podwiązywania i bez przycinania. Zależy mi tutaj bardziej nie na jakości owoców, ale na jak największym plonie. Ogórki w tym roku z dość dużym opóźnieniem. Tutaj były dosiewane, nie wszystkie też wyrosły, bo z pierwszych siewów nie chciały wyjść, było zimno. Może jeszcze zdążą zaowocować. Fasole szparagowa. Całkiem nieźle się ma. Mam nadzieję, że będą z tego plony. A tak się prezentuje uprawa arbuza w gruncie. Już pojawiają się pierwsze kwiaty. A tutaj mamy już melony z siewu. Kolejna część ogórków. I cukinia. Jeszcze kwiatów nie ma, ale już zaczątki, zawiązki tych kwiatów są. Tutaj mamy jeżynę posadzoną w tym roku. Silnie ją przyciąłem i pozwoliłem na bardzo niewielkie owocowanie, żeby cokolwiek było, bo to są jeżyny posadzone z innego miejsca, rozsadzone. Ale widać, że jest im tu dobrze, przyrosty już są spore. Dojrzewają porzeczki, tutaj czerwone. Tutaj dość obficie owocują w tym roku. No będą zbiory. No, bardzo ładnie w tym roku. Ładnie obrodziły. Aż się niektóre pędy gną do ziemi od ciężaru gron.
Tutaj porzeczka biała również obficie owocuje, ale jeszcze owoce nie są dojrzałe. I porzeczki czarne. No tutaj na zbiór jeszcze trochę poczekamy. Jeszcze trochę dni zostało do dojrzenia. Wiśnia Sabina już dojrzała, ale niestety owoce robaczywe. Nie opryskałem i chyba będę musiał to zrobić w przyszłym roku, bo tutaj liczyłem, że się uda bez oprysku, ale niestety nie da rady. Tutaj drzewko, które pokazywałem już w poprzedniej relacji, jest to czereśniowiśnia hortensja i jeden owoc. Ale w smaku jest bardzo dobra. Wielkość czereśni, ale smak coś pomiędzy czereśnią a wiśnią. Tak się prezentuje winnica. Pytaliście o brzoskwinie, jak tam się mają, które były porażone kędzierzawością liści. Już tych liści chorych nie ma, są usunięte, ale drzewka są w kiepskim stanie. Szczególnie te, tutaj widzicie, dolne gałązki. Ale mimo to, gdzieniegdzie owoce są na razie zawiązki. No tutaj źle to wygląda. Nektarynka Fantazja. A po tej stronie zobaczcie, tutaj są brzoskwinie, które wyrosły z pestek. One dużo lepiej zniosły kędzierzawość. Tutaj jakieś owoce mamy nawet, sporo. A tutaj co się dzieje? No, będzie dużo owoców, trzeba nawet przerwać. I tutaj odmiana harnaś dla porównania. Ziemniaki kwitną. Ale na szczęście ani stonki ziemniaczanej, ani zarazy ziemniaka nie ma. Wczesna marchew bardzo ładnie rośnie. Tutaj koper i marchew późna. I tutaj cebula. Zaczyna dojrzewać agrest niesłuchowski. Maliny w zasadzie zaczynają swoje owocowanie. Maliny wczesne. Tak wyglądają maliny posadzone w tym roku. Maliny wczesnych odmian. Widać gdzieniegdzie niewielkie uszkodzenie na liściach spowodowane gradem, ale nie są to bardzo poważne uszkodzenia, tylko niektóre liście. Ogólnie dużych szkód nie było. Tak wyglądają późne odmiany malin, które nie tak dawno nawoziliśmy azotem. 4 tygodnie temu pokazywałem nawożenie azofoską. I tak wyglądają. Bardzo silnie urosły. I widać, że to nawożenie się sprawdziło. Tutaj już widać pąki kwiatowe. I liczę tutaj na dobre plony. I jeszcze rzut okiem na maliny posadzone w zeszłym roku jesienią. Kwitnie słoneczniczek szorstki. Owoce pigwy.
Tylko 4 w tym roku. Ale pierwsze owocowanie jej, więc dobre i to. Actinidia, czyli mini kiwi. Polska forma kiwi ma już zawiązane owoce. Tak wyglądają jabłka najwcześniejszej odmiany jabłoni, czyli klos. Już niedługo będą dojrzewać, jeszcze parę tygodni. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.